Testy jednostkowe i dobre nazwy metod to nie jest dokumentacja projektu. Ale ja jestem Marek i dzisiaj opowiem Ci o temacie, który pojawiał się m.in. podczas konferencji for Developers, na której dwóch satelitach, czyli edycjach lokalnych w Poznaniu i Wrocławiu byłem ostatnio i dotyczy to tematu dokumentowania projektów. Ale o tym powiemy sobie po szybkim intrze, także teraz tylko pamiętaj, żeby od razu zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, udostępnić film dalej i zaczynamy! Tak jak wspomniałem na wstępie, byłem ostatnio na konferencji For Developers najpierw w Poznaniu, później we Wrocławiu. Dlaczego tak? Nieważne o tym mogę opowiedzieć na na przykład Discordzie, do którego dołączenia się zapraszam. Link w opisie. Ważne jest to, że w trakcie tych konferencji, w trakcie tych wykładów, jednym z tematów, który się pojawiał, myślę, że relatywnie często, to znaczy pojawił się przynajmniej dwa razy na jednej i drugiej konferencji, jest temat dokumentowania projektów. I tak naprawdę mam wrażenie, że w tym obszarze może nie tyle następuje jakaś rewolucja, co zaczynamy jako programiści, jako branża, jako grupa porządca, software, widzieć jako problem, widzieć jako coś, co wymaga zmiany, a mianowicie chodzi o temat dokumentowania właśnie naszych projektów. Bo jeżeli śledzisz temat, jeżeli jesteś w branży, jeżeli udzielasz się w dyskusjach, czy, dyskusjach, czy śledzisz po prostu twórców, którzy opowiadają o wszelkich zagadnieniach związanych z programowaniem, może też uczysz się programowania od jakiegoś czasu, albo pracujesz w tym zawodzie, to prawdopodobnie spotkałeś się, spotkałaś się przynajmniej z dwoma dosyć często powtarzanymi opiniami. Pierwsza jest taka, że w Agile'u nie piszemy raczej dokumentacji, co jak wiemy już, mam nadzieję, wszyscy nie jest prawdą. I druga, o której dzisiaj bardziej będę opowiadać, jest taka, że kod dobrze napisany, kod otestowany. To jest tak zwany kod samodokumentujący się, który potrafi zastąpić nam dokumentację techniczną standardowo, czy jak to można powiedzieć, w zamierzchłych czasach pisaliśmy, dlatego że sam kod wymagał dodatkowego opisu po to, żeby go zrozumieć. Kto był na studiach, ten wie, o czym mówię, wspominając chociażby. Jednoliterowe nazwy zmiennych, metody, które były jakimiś skrótami i tym podobne rzeczy. Z tym wyszliśmy w świat, z tym wypuściły nas uczelnie techniczne. Mam nadzieję, że nie wszystkie. Ja niestety spotkałem się z tego typu elementami i o takich też słyszę. I takie przeświadczenie, że dobrze napisany kod, kod, który ma poprawnie zdefiniowane nazwy, kod, który ma dobrze nazywane zmienne, kod, który jest granularny, i dokładnie podzielony spełnia idealnie tą zasadę pojedynczej odpowiedzialności. Metody i klasy są dobrze zaprojektowane, logiczne, ich wywołania układają się w logiczny ciąg, wręcz czyta się ich nazwy i kolejne linijki, jak, jakbyśmy czytali jakąś prozę po angielsku. Doprowadziło nas do tego, że zaczęliśmy się bardzo mocno, praktycznie w 100%, skupiać na tym, żeby. Traktować właśnie ten element, tą estetykę w kodzie, tą higienę w kodzie, te dobre praktyki, nazywania i budowania struktur w kodzie jako element dokumentowania naszego kodu i dodatkowo do tego dopinaliśmy IDE, że testy jednostkowe, które mają swoje nazwy, te nazwy się zazwyczaj układają w zdania poprawne po angielsku, tak, czyli given, when, then i tak dalej, że te poprawnie właśnie napisane testy, których jest dużo, które pokrywają bardzo wiele przypadków testowych, które pokrywają bardzo wiele przypadków biznesowych, są dopełnieniem tej technicznej dokumentacji w postaci dobrze opisanych metod, klas, zmiennych i tak dalej. I, I też myślę, że trochę się przyczyniłem do takiego podejścia, czy do budowania tego przeświadczenia. Że kompletnie przestaliśmy zwracać uwagę na faktyczną dokumentację, która, jak się okazuje, to znaczy właściwie nie jest to nic odkrywczego, która jest też niezbędna, i tak naprawdę te poprawnie nazywane elementy w kodzie, jak i poprawnie nazywane i dobrze napisane testy, nie zastępują nam dokumentacji. Nie można powiedzieć, że one są dokumentacją projektu. Oczywiście, Typów dokumentacji projektu jest wiele, tak, mamy dokumentację właśnie techniczną, mamy dokumentację e, taką związaną z wdrożeniem, uruchomieniem, mamy dokumentację użytkownika, mamy dokumentację na przykład związaną z zarządzaniem projektem, tych dokumentacji jest wiele, ale mimo że mamy taki wybór dokumentacji, to mam wrażenie i, i też myślę, że Trochę taki był przekaz tych prezentacji, na których byłem w ostatnim czasie, że mając taki wybór, myśmy wybrali nic. Wybraliśmy to, wybraliśmy tą taką wygodną drogę, że zaczniemy traktować nasze nazwy w kodzie jako dokumentację. Ale to, czego nam brakuje, dokumentując kod za pomocą poprawnych nazw i struktury, tak samo, czego nam brakuje, patrząc na dobrze napisane, dobrze nazwane testy jednostkowe, to przede wszystkim szerszego kontekstu, to przede wszystkim pewnego rodzaju abstrakcji, to przede wszystkim odniesienia do, do wartości biznesowych, odniesienia do tego wspomnianego już szerszego kontekstu, którym mogą być na przykład inne aplikacje, zewnętrzne systemy, mogą być warunki biznesowe, mogą być Funkcjonalności mogą być, może być na przykład ogólnie zaprojektowana architektura. Tych elementów, których nie jesteśmy w stanie zawrzeć w pojedynczych nazwach metod, klas czy, czy pól, jest naprawdę dużo i to one stanowią o tym, że projekt jest prosty w zrozumieniu i że projekt jest budowany spójnie, i wszyscy wiedzą, w którą stronę to wszystko idzie. Bo chociażby jednym z ważnych elementów, które pojawiły się w trakcie prelekcji, było to, że traktując nasz kod jako dokumentację i zakładając, że tylko programiści będą korzystać z dokumentacji, tylko programiści potrzebują zrozumieć kod, podczas dołączania nowej osoby do zespołu, każemy jej świadomie bądź nieświadomie po prostu przeglądać poszczególne pliki. Szukając jakiejś logicznej całości. Nawet jeżeli te wszystkie nazwy, te wszystkie wywołania się składają w bardzo fajny ciąg przyczynowo-skutkowy i faktycznie nasz kod czyta się jak proza, to jest to proza, która jest rozbita na bardzo, bardzo wiele plików. Tylko że to nie są pliki, takie jak w książce, gdzie każda, książ gdzie każda strona, czyli każdy plik zawiera. Relatywnie dużo informacji, zazwyczaj zrozumienie na przykład jednego procesu wymaga przejścia po wielu, wielu plikach, ki od kilku do kilkunastu, kilkudziesięciu. W których w każdym będziemy musieli znaleźć jedną informację, może dwie informacje, jakiś skrawek wiadomości i z tych skrawków, które znajdziemy przechodząc poszcze poszczególnymi elementami. Dopiero będziemy musieli gdzieś w głowie, albo pe pewnie w pewnym momencie wręcz na papierze, budować sobie wizję tego, jak to wszystko razem działa, bo będzie nam brakować tego szerszego kontekstu, tego spojrzenia z góry, spojrzenia na ideę, która za tym stoi. Dodatkowo, nawet jeżeli zgodzimy się na to, że komentarze do kodu są dobre, bo wbrew pozorom są dobre, i ja zaczynam coraz mocniej zmieniać zdanie w kontekście komentowania kodu, który piszemy, to nadal zostajemy z tym problemem, że musimy mieć jakiś punkt wejścia. Nie zawsze tym punktem wejścia jest na przykład główny plik programu, ten plik z metodą main, czy jakąkolwiek inną, którą mamy w danym języku programowania, bo na przykład aplikacja będzie po prostu na tyle rozbudowana i. Elementy, z których się składa, będą na tyle odseparowane od siebie, albo rozproszone, albo wydzielone, że za każdym razem, kiedy będziemy chcieli poznać jakiś obszar, będziemy musieli szukać poszczególnych plików, w których to się znajduje. Dobrze będzie, jeżeli w ogóle ta struktura katalogów, struktura klas będzie przynajmniej odzwierciedlać pewną strukturę problemu, pewną strukturę feature'ów, co trochę nam ułatwi robotę, ale dalej będzie wymagało przechodzenia poszczególnymi plikami, nawet jeżeli będziemy mieli w każdym pliku bogaty opis tego, co, co się tam dzieje, jaki proces implementujemy, jak to wszystko się zachowuje, to nadal będą to szczątkowe, może w tym wypadku trochę z większych szczątek złożone informacje, które trzeba będzie poskładać. I to jest coś, co załatwia nam po prostu poprawnie zrobiona dokumentacja, oddzielona bezpośrednio od kodu. Ale oczywiście mogąca na tym kodzie bazować. Myślę, że jednym z takich podstawowych elementów, których zwyczajnie brakuje w samodokumentującym się kodzie, to są chociażby diagramy. To jest moim zdaniem i w tym momencie dla mnie podstawowe narzędzie pracy przy budowie projektu, przy budowie aplikacji. Tak naprawdę osobiście teraz nie wyobrażam sobie budowania czegoś bez posiłkowania się diagramami, bez posiłkowania się wizualną reprezentacją tego, abstrakcyjną wizualizacją tego, co chcę osiągnąć i w jaki sposób działa przepływ informacji i zachowań w moim systemie. Poza tym, że obecność chociażby takiego diagramu w naszej dokumentacji, która może być w Confluence, może być w Wiki, może być nawet w postaci plików Markdown, chociaż one są już trochę bardziej problematyczne. Ale dalej całkiem niezłe. Ułatwia zrozumienie tego, jak działa nasza aplikacja, z jakich wysokopoziomowych klocków się składa, jak one ze sobą oddziałują, ale dodatkowo ułatwia dyskutowanie o tym, co robimy dalej. Bo, żeby zaprojektować dalszy, dalszy rozwój aplikacji, żeby planować kolejne kroki, kolejne elementy, musimy jakoś je przemyśleć. Więc, żeby je przemyśleć, to potrzebujemy sobie Zwykle w pewien sposób opisać to, co chcemy zrobić, i takim powszechnym sposobem opisywania naszych idei, zwłaszcza w przypadku software'u, jest właśnie przygotowywanie diagramów. A skoro przygotowujemy diagram do tego, żeby na nim dyskutować to, jak ma wyglądać nasz system, to dlaczego go nie umieścimy jako element dokumentacji, skoro na nim bazuje nasz kod, więc to znaczy, że w jakiś sposób. Ta idea zapisana za pomocą bloczków odzwierciedla właśnie wysokopoziomowo to, co się dzieje w naszej aplikacji, w naszym kodzie. Być może pamiętasz jeszcze e, chociażby z lekcji informatyki gdzieś w podstawówce, czy gimnazjum, czy liceum, zależy e, co tam po drodze było. Takie coś jak schematy blokowe, które pozwalały nam zapisywać algorytmy. Wbrew pozorom, jest to coś, co nadal świetnie się sprawdza przy projektowaniu systemów. Pewne decyzje o tym, jak ma wyglądać flow naszej aplikacji, no dalej mają miejsce, dalej potrzebujemy je jakoś zapisać. Więc teraz wyobraź sobie, że masz do zaprojektowania, że, że, do, że wchodzisz do projektu, w którym jest robiony jakiś proces, Przetwarzania zamówienia i chcesz zrozumieć, jakie są poszczególne kro kroki związane z tym zamówieniem, z tym przetwarzaniem zamówienia, więc albo możesz udać się do kodu, do folderu e, pewnie jakimś, jakiegoś, orders, albo order processing, albo jakiegokolwiek, które być może nawiązuje do tej nazwy, i tam przeglądać poszczególne pliki. Pewnie ktoś ci nakieruje, gdzie jest punkt wejścia, pewnie ktoś ci opowie o tym wszystkim. Jeżeli będzie o tym pamiętać, to jest innym problemem. Ale z drugiej strony, jeżeli chcesz ogólnie zrozumieć, jak działa system przetwarzania zamówień, to być może wystarczy Ci właśnie diagram. Bo jeżeli otworzysz dokumentację na dosłownie jednej stronie i zobaczysz tam jakiś schemat blokowy, no to jest wymyślony przeze mnie abstrakcyjny kawałek związany z jakimś przetwarzaniem zamówienia. To patrząc na to, jesteś dosłownie w kilka sekund w stanie zrozumieć, co się dzieje w systemie. Jeżeli ten diagram byłby 10 razy większy, dalej przejrzenie go to będzie kwestia parunastu minut. Zwłaszcza jeżeli nazwy będą w miarę sensowne, i od razu będziesz mieć wizję tego, jak system działa, bez konieczności przechodzenia po, po poszczególnych klasach, gdzie przechodząc po nich, czytając nawet ten świetnie opisany kod, świetnie nazwany kod, Przeglądając te wszystkie testy jednostkowe, dalej będziesz musiał w głowie, będziesz musiała w głowie zbudować sobie dokładnie taki diagram, tylko że będzie on dużo bardziej ulotny. Być może będzie niepełny, bo może jakiegoś fragmentu nie zrozumiesz, nie znajdziesz, nie zobaczysz. Zauważ, jak często teraz wykorzystujemy pewne operacje asynchroniczne. Tak, i może być tak, że na przykład to, co się dzieje, załóżmy, na tych strzałkach. Tak, jest no, to jest wysyłane na kolejkę jakąś. Teraz być może nie znajdziesz miejsca, które odbiera te maile. Może to jest jakiś zewnętrzny system, może jak, w sensie jakiś inny serwis, który jest gdzieś w innej części systemu. Może to jest jakiś e, serwis związany bezpośrednio z mailami, może jest to jakiś zewnętrzny dostawca. To wszystko będziesz musiał szukać w kodzie. Albo zobaczysz po prostu na diagramie, tak? Jeżeli tutaj dodamy na przykład, że jest to, no nie wiem, get Response, czyli taki system, taka usługa do wysyłania maili, to nagle nam się buduje bardzo szybko wizja tego, jak działa ten system, w jaki sposób przetwarza te dane. Teraz tutaj, jeżeli mamy send to, to processing, być może będzie kolejny proces, tak? Będzie kolejny klocek. Przykładowo check VAT number i w ten sposób patrząc dosłownie jednym rzutem oka na coś takiego czy nawet dwoma rzutami oka jeżeli tego by było więcej tak byłoby to jakieś dłuższe rozwiązanie to dalej to co tutaj widzisz na ekranie to może być kwestia 10, 15, 20 klas które musiałbyś musiała przejrzeć w kodzie. I w dodatku zbudować sobie właśnie w swojej głowie cały ten schemat mentalny, cały ten schemat ideowy tego rozwiązania, a tutaj dostajesz go po prostu na tacy, bo ktoś postanowił to udokumentować. Właśnie o to chodzi w dokumentowaniu, żeby pewne kluczowe procesy, pewne kluczowe elementy, których zrozumienie jest potrzebne, zapisać gdzieś poza kodem, a niestety o tym. Bardzo często zapominamy, co mnie bardzo boli. Nawet jeżeli pewne dyskusje toczą się właśnie na poziomie tego typu diagramów, to te diagramy później uciekają, są gdzieś zaniedbane, są gdzieś wrzucone w, jakimś, w jakichś dziwnych plikach. Nie ma jednego miejsca, które je po prostu wyświetli. A jest to bardzo proste, bo weźmy chociażby takiego głupiego konfluensa, którego może nie bardzo lubimy. Tam wystarczy. Doinstalować plugin, który wyświetla na przykład pliki z Draw.io i mamy interaktywne pliki. Mamy pliki, które żyją, tak możemy je edytować i jednocześnie na stronie z opisem pewnego procesu będziemy mieli bezpośrednio wyświetlony taki na przykład diagram, który będzie reprezentować pewną ideę i pozwoli osobom, na przykład wchodzącym do projektu czy zaczynającym pracę w innym obszarze aplikacji. W kilka minut zrozumieć, co się tu dzieje. Kilka minut zamiast kilka godzin poświęcone na analizowanie tego, jak działa e, dany kod, ewentualnie bez potrzeby proszenia innej osoby, która akurat pamięta, co się w tym kodzie działo, po to, żeby wyjaśniła, tej, wyjaśniła nam, co tam się dzieje, co gdzie jest. Tutaj mamy pewne ogólne spojrzenie, jeżeli zadbamy o to, żeby na przykład e, chociażby podstawowe nazwy się zgadzały z tym, co jest w kodzie. To już mamy bardzo dużo załatwione, tak? Więc oczywiście poprawne nazywanie metod klas w naszym kodzie jest ważne, bo ważne jest to, żeby one odzwierciedlały pewne pomysły. Więc jeżeli mamy na przykład receive order, no to pewnie w kodzie gdzieś będzie jakiś order receiver albo tego typu elementy. Jeżeli mamy na przykład sprawdzanie numeru VAT, to może będzie jakaś Jakaś klasa, jakiś value object związany z vat -em. być może będzie jakiś VAT validator, tego typu rzeczy. To jest właśnie poprawne nazywanie kodu, poprawne nazywanie elementów kodu, po to, żeby odzwierciedlały pewne idee, ale same idee potrzebują zapisania. Ale o ile jeszcze z tego typu diagramami faktycznie zdarza się nam pracować, zdarza się nam e, produkować tego typu rzeczy, tego typu content, to e, na przykład coś, co właściwie dopiero od niedawna widzę, że w naszych projektach w pracy się pojawia, to znaczy przynajmniej w projektach, w których ja byłem, i dalej jest bardzo traktowane po macoszemu. To jest kwestia, kwestia głupiego słownika pewnych pojęć, które się pojawiają. W opisach, w dokumentacji, w kodzie, w testach, w rozmowach z biznesem, w zadaniach, są pewne pojęcia, zazwyczaj typowo biznesowe, ale mogą być też techniczne, które warto, żeby wszyscy rozumieli tak samo. Tak? Przykładowo, mamy na przykład takie coś jak VAT. I teraz, czy patrząc na to, albo rozmawiając o VAT-ie, o numerze VAT, Wiesz o jaki VAT chodzi? Czy chodzi o VAT polski, czy chodzi o VAT europejski, czy chodzi o VAT światowy, może chodzi o VAT francuski, amerykański czy e, brytyjski? Jeżeli byśmy mieli słowniczek, w którym by było e, pojęcie numer VAT i opis, jest to VAT e, polski w formacie międzynarodowym, czyli z dopiskiem PL na początku, to od razu wszystko wiadomo. Jeżeli na przykład pojawia się pojęcie zamówienia albo na przykład błędnego zamówienia, to możemy znowu mieć w słowniku takie pojęcie. Czym jest zamówienie? Zamówienie to jest na przykład, to jest na przykład coś, co przychodzi nam z zewnętrznego systemu, przychodzi na przykład z Salesforce'a, który, w którym sprzedawcy tworzą to zamówienie i wysyłają do nas. Już to nam buduje pewną a pewną e, strukturę pewne, e, pewne dopełnienie tego z czym właściwie pracujemy taki słowniczek na przykład czym jest dane id pojawia się jakieś biznesowe id i my nie wiemy co z nim zrobić więc czy też może nie tyle nie wiemy co z nim zrobić co nie rozumiemy czym ono jest może są na przykład jakieś specyficzne dla danej branży e, po, e, identyfikatory tak nie wiem, weźmy na przykład numer VIN. Jeżeli nie masz samochodu, albo nie interesujesz się samochodami motoryzacją, to może nie wiesz, czym jest numer WIN, czyli numer identyfikacji pojazdu. A jeżeli przychodzisz do projektu, który akurat operuje na numerze VIN, no to mając słownik, mając jedną stronę spisaną gdzieś w Confluence, na Wiki, która by zawierała listę tych pojęć. Tam jest znalazł numer WIN, od razu mógłbyś się dowiedzieć, czym to jest. Może tam być jakiś odnośnik do na przykład Wikipedii, cokolwiek, co pozwoli nam wyjaśnić pewne pojęcia. Co też trudno zrobić w kodzie o tyle, że OK, możemy sobie przygotować klasę pod numer WIN, możemy sobie przygotować klasę pod numer VAT, tylko że dopóki do nich nie trafimy. To my nawet nie wiemy, że one się znajdują w kodzie, że to jest element naszego systemu. Tak? A mając jeden duży słownik, wiemy zawsze, że w jednym miejscu ma mamy wszystkie e, pojęcia, wszystkie elementy, które mogą nas zaskoczyć w kodzie, mogą się znaleźć w naszej aplikacji, ewentualnie mogą się znaleźć w zadaniach i tak dalej. Być może jest tak, że na przykład e, pewne pojęcia, mają inną nazwę, taką opisową, inną nazwę, która pojawia się w zadaniach, ale w kodzie jest to zapisywane w inny sposób. E, przykładowo niech to będą mm, jakieś, je, jakieś nazwy, jakieś elementy, jakieś rzeczy, które zawierają nietypowe znaki. No i już to może chociażby, no nie wiem, e, indeksy, tak? Czyli tak jak mamy na przykład potęgowanie, e, to mamy tą dwójeczkę, czy tam inną cyfrę, liczbę. Na górze, czy też są jakieś zawierające greckie litery pojęcia, czy cokolwiek tego typu, to w kodzie one będą miały może inną nazwę, może na przykład z angielszczoną. Tak? I chociaż jak na przykład delta. Deltę zapisujemy takim trójkącikiem greckim, ale w kodzie będzie pewnie napisane po prostu delta. I niekoniecznie, e, widząc w opisie zadania ten zna znaczek, symbol delty. Domyślić się, że chodzi o to, żeby w kodzie szukać napisu delta, ale jeżeli w, zrobisz sobie i w jednym miejscu słowniczek, w którym na przykład opiszesz, że delta zapisywane po angielsku delta słowami oznacza to i tamto, to już będzie po prostu o wiele prościej. I mamy już diagramy, mamy już słowniki i to, czego jeszcze tym bardziej. Nie opisujemy i myślę, że ciężko by było nam opisać w kodzie, to jest opis pewnej idei i wartości biznesowej, która stoi za projektem. Wbrew pozorom, dowiedzenie się, dlaczego właściwie robimy ten projekt, dla kogo go robimy, jakie on ma przeznaczenie, według mnie jest kluczowe, żeby programista rozumiał, co w tym kodzie robi, na co może sobie pozwolić, czego się spodziewać i w jakim obszarze się poruszamy. A to jest coś, z czego jestem przekonany, nikt nigdy nie zapisał w kodzie bezpośrednio zawsze to wymagało zapisu gdzieś indziej. I spisanie tych kilku zdań o tym, do czego ten nasz w ogóle projekt będzie wykorzystywany, jakie jest jego przeznaczenie, może jaka jest jego wartość biznesowa, jeżeli jesteśmy w stanie to opisać, jeżeli klient nam chce to zdradzić, jest czymś, co nam pomoże po prostu zrozumieć jeszcze szerszy kontekst. Jak w ten cały biznes się wpasowujemy, tak? Jeżeli jest to, to na przykład kluczowe narzędzie klienta i mamy napisane, że jest to główny produkt, który nasz klient będzie sprzedawać, to od razu możemy się spodziewać, jako nowi programiści w danym zespole, jeszcze zanim ktokolwiek nas wdrożył, że pewnie na przykład będzie duże nastawienie na jakość, dużo większe niż średnia. Może na przykład musimy się spodziewać tego, że będą chcieli szybko rosnąć. Może musimy się skupić na jakimś innym obszarze. Oczywiście no, to będzie omawiane z osobami odpowiedzialnymi za e, pewne priorytety, ale te kilka zdań już nam daje pewien kontekst, w którym się poruszamy i, który, i które pozwalają nam, pozwoliłyby nam, gdybyśmy pisali takie rzeczy w naszych dokumentacjach, dowiedzieć się nawet samodzielnie, z czym się mierzymy jako programiści. Tych wszystkich elementów, nawet takich podstawowych w, naszym, w naszych projektach często nie ma, a nawet jeszcze nie doszedłem do etapu dokumentowania naszych decyzji, które podejmujemy. Coś takiego jak Architecture Decision Record, ADR. Jeżeli o tym nie słyszałeś, to zdecydowanie polecam Ci się zapoznać z tym tematem, bo jest to sposób na zapisywanie decyzji, które podjęliśmy. Jeżeli Ktoś kiedyś na początku projektu zdecydował, że używamy na przykład bazy Cosmos DB. On się, on się już dawno zwolnił, projekt poszedł do przodu i zespół się częściowo zmienił. To teraz, jeżeli otworzysz kod i zaczniesz go przeglądać, to po prostu zobaczysz, że jest tam wstawione połączenie z bazą Cosmos DB. Zobaczysz, że jest ona wykorzystywana w tym i tym miejscu. Ale to, czego się prawdopodobnie w ogóle nie dowiesz z kodu, to dlaczego tam się znalazła, jakie były inne opcje, jakie problemy rozwiązuje. A właśnie Decision Log, czy Decision Record ma dać, ma dać taką odpowiedź. Jeżeli dwa lata temu ktoś, ktoś, jedna osoba, czy zespół, czy architekci, czy ktokolwiek inny podjął decyzję, że wybieramy Cosmos DB, bo na przykład najbardziej nam się opłaca... Inna konkurencyjna baza wychodziła nam drożej. Robiliśmy takie i takie testy performanceu i wyszły nam takie wyniki, dlatego podjęliśmy taką decyzję. To my po tych dwóch latach możemy taką, taki zapis otworzyć i zobaczyć. OK, czyli teraz, jeżeli będę chciał zaproponować zmianę, przykładowo, no nie wiem, z Cosmos DB na uh, Event Store, to prawdopodobnie muszę się mierzyć właśnie z tymi rzeczami. Muszę pewnie sprawdzić taki performance, muszę sprawdzić koszty pod tym względem. Już będę wiedzieć, dlaczego zostało to wybrane. I niestety masa projektów nie ma tego kontekstu, nie ma tej wiedzy o tym, dlaczego pewne rzeczy były wcześniej wybrane. I później kończymy właśnie z tymi wszystkimi dyskusjami o tym, że poprzedni programiści spieprzyli robotę, wybrali totalnie głupie, debilne rozwiązanie, które nie ma kompletnie sensu w naszym mianowaniu. Ale jeżeli byśmy dostali takie informacje, dlaczego podjęli taką decyzję i... Jeżeli produkowali takie rekordy, takie zapisy, to musieli tę decyzję podjąć świadomie, to dużo, to w zupełnie inny sposób podejdziemy do krytykowania rozwiązania, które zastajemy. I te decision rekordy to jest kolejna rzecz, której prawdopodobnie, to znaczy praktycznie na pewno, nie znajdziemy w samym kodzie. I myślę, mimo że jakiś czas temu raczej byłem zwolennikiem tego, żeby one były w repozytorium razem z kodem, że jednak dobrze, żeby takie decyzje, takie opisy były we wspólnej dokumentacji, tak żeby osoby, które niekoniecznie są związane bezpośrednio z kodowaniem, też mogły sobie na to spojrzeć, bo na przykład są to osoby związane z kosztami, z finansowaniem, może są to osoby, które jacyś dyrektorzy, którzy przykładowo szukają sponsorów na projekt i przez to mogą się dowiedzieć Dlaczego nie wybraliśmy tańszego rozwiązania? Albo e, mogą spojrzeć na taką decyzję. I zapytać zespół, czy dalej ona jest prawidłowa, czy dalej się z nim z, tym, z tą decyzją zgadzamy, bo być może jesteśmy w stanie teraz uciąć pewne koszty, bo warunki, które wtedy były opisane, już nie występują. Przykładowo takim warunkiem może być to, że wybraliśmy droższe trochę rozwiązanie. Dlatego, że zespół nie miał doświadczenia w tym drugim konkurencyjnym rozwiązaniu, a teraz na przykład mamy osoby, które przeszły szkolenie, albo zatrudniliśmy osoby, które znają nowe rozwiązanie, drugie rozwiązanie, i może opłaca nam się zmienić, je, zmienić naszą implementację na tą nową, co pozwoli e, przykładowo obniżyć koszty, a będziemy mieć pewność, że wcześniej, że podejmujemy decyzję dokładnie na tej samej podstawie, na której została podjęta wcześniej. Także tych elementów, których nie da się bezpośrednio opisać w kodzie i o których zapominamy, pisząc nasze projekty, jest naprawdę dużo. I faktycznie zgadzam się z tym, i jestem coraz większym zwolennikiem tego, że dokumentacja poza kodem, poza naszym repozytorium jest bardzo ważna. I tak naprawdę, jeżeli dobrze do tego podejdziemy, to jesteśmy w stanie zrobić relatywnie niskim kosztem. No bo, bo, tak jak wspomniałem, chociażby. Pewne rozmowy na temat struktury naszego projektu, na temat pewnych połączeń, i tak robimy. I tak to gdzieś designujemy, tak? Są, są zazwyczaj powstają jakieś diagramy, jakieś opisy. Więc po prostu możemy to wziąć. Jeżeli dyskutujemy na temat jakiegoś rozwiązania, zróbmy po prostu zdjęcie tablicy, na której to, na której to rysowaliśmy, na, na której dyskutowaliśmy. Możemy taką. E, głupią notatkę w postaci zdjęcia, wrzucić jako dokumentację, ona będzie miała wartość. Tak jak mówię, jeżeli korzystamy z narzędzi typu DrawIO, to inne narzędzia, chociażby ten wspomniany Confluence, pozwalają nam wyświetlać te interaktywne diagramy, które i tak pewnie powstały. Z drugiej strony, jeżeli dyskutujemy nad jakimś rozwiązaniem i wybieramy jakąś technologię, jakiś framework, jakąś bibliotekę, jakieś rozwiązania architektoniczne, to mam nadzieję, że, te, że ta rozmowa, to zastanowienie się i tak ma miejsce. Zapiszmy więc te dwa zdania, które nam się w głowie nawet pojawiły, jeżeli sami podejmujemy, podejmujemy tę decyzję. Takie decision, rekordy, nie muszą być super rozbudowane. Jeżeli napiszesz tam po prostu, wybrałem takie rozwiązanie, bo tylko o nim słyszałem i nie chcę mi się, nie mam czasu sprawdzać innego, jest to jakiś opis, już dający pewien kontekst, dlaczego tak wybraliśmy. I osoby za 2-3 lata będą wiedziały, że byliśmy po prostu leniwi, i być może to ich skłoni do tego, żeby zmienić rozwiązanie, bo będą wiedzieli, dlaczego muszą korzystać z tego, co zastali. Z drugiej strony, jeżeli mamy temat bardziej biznesowych opisów, pewnych słowników, pewnych elementów związanych z wizją projektu, przeznaczeniem projektu, to uwierz mi, spokojnie, jeżeli tylko w miarę Blisko współpracujecie z klientem, z biznesem, to jeżeli poprosicie ich, żeby opisali wam właśnie tą ideę projektu, tą wizję projektu, ten cel biznesowy projektu, to oni bardzo chętnie się podzielą z wami tą wiedzą. Ewentualnie po prostu przekleją coś, co i tak gdzieś mają, bo wyobraź sobie, że projekty komercyjne zazwyczaj muszą być wcześniej przedyskutowane, są wcześniej przedyskutowane i gdzieś ta wizja, ten cel, to przeznaczenie projektu i tak są zapisane i tak były dyskutowane, więc prawdopodobnie oni to już mają i mogą Wam bardzo takim kosztem dostarczyć. Na koniec jeszcze chcę powiedzieć o jednym narzędziu, o którym usłyszałem właśnie na konferencji w Poznaniu, na For Developers Poznań, budowanym przez Łukasza Szydło i Marcina Markowskiego. Mianowicie chodzi o narzędzie, czy rozwiązanie o nazwie P3 Model. Jest to trochę nawiązanie do Modelu C4. Jest to takie narzędzie, które pozwala na podstawie kodu budować dużo lepszą architekturę, która, dużo lepszą dokumentację, która jest w dużej części generowana automatycznie, ale wyciąga nam ten kontekst trochę wyżej, bo pozwala dodawać pewne atrybuty, na podstawie których jesteśmy w stanie zrozumieć, co gdzie jest, co jest jakim klockiem i w ten sposób budować chociażby wysokopoziomowe diagramy połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami i tym podobne rzeczy. Zachęcam Cię do zapoznania się z tym rozwiązaniem. Już z tego, co wiem, to jakiś działający prototyp, działające narzędzia, przynajmniej w kontekście dodneta, są już budowane, są już działające. Właśnie w Poznaniu Martin pokazywał działające demo, na którym wygenerował dokumentację projektu, bazując na kodzie i na konfiguracji w kodzie. Także nawet nie musimy za bardzo wychodzić poza nasz kod po to, żeby dostać dokumentację poza tym kodem. Wystarczy skorzystać z odpowiednich narzędzi. Więc, oczywiście, link do tego rozwiązania, do tego modelu zostawiam też w opisie filmu. Zapoznaj się z nim, bo myślę, że warto. Zainteresował mnie także chętnie polecam go dalej, przynajmniej jako pewną, przynajmniej jako pewne ćwiczenie mentalne i takie pokazanie, że dokumentacja czasami po prostu wymaga sprytnego podejścia, a nie poświęcania na nią bardzo dużo czasu. I właściwie mógłbym jeszcze o tych tematach dokumentacyjnych rozmawiać jeszcze dłużej, jeszcze, jeszcze dłużej i jeszcze szerzej i jeszcze, o jeszcze wielu kontekstach, ale myślę, że nawet nie o to chodzi, żeby teraz każdy typ dokumentacji. Opisywać, bo moglibyśmy jeszcze mówić na przykład o dokumentacji takiej typowo technicznej, ale na przykład na poziomie pewnych procesów, pewnych standardów. Właśnie, myślę, że to jest coś, co warto też jeszcze wspomnieć na sam koniec, czyli chociażby opisy pewnych procedur od strony technicznej. Chociażby to, co teraz z chłopakami w jednym projekcie budujemy, czy właściwie oni bardziej przygotowują, ja to reviewuję. Czyli strategia testowania, w jaki sposób piszemy testy i jak podchodzimy do tematu e, mokowania, do tematu, e, do tematu zależności, do tematu podziału odpowiedzialności testów. Możemy przygotować jakiś e, przykładowy test, ale taki dokument, który nam to opisze, pokaże strzałeczkami wręcz, co z czym ma się łączyć, jest po prostu przydatny. Na przykład jakiś zbiór praktyk, które e, wykorzystujemy w kodzie. Przykładowo. Może jakiś opis tego, że w takim i takim przypadku raczej zalecamy zastosowanie na przykład tego wzorca projektowego, bo tak sobie wybraliśmy. Czy przykładowo to, że daną bibliotekę stosujemy w ten i ten sposób, że takie problemy z nią były i tak można je obejść, jeżeli skorzysta z niej w jeszcze innym miejscu aplikacji. Tego typu rzeczy po prostu wymagają dokumentacji. Ciężko jest umieścić bezpośrednio w kodzie i bezpośrednio w testach, ale tak jak mówię, o tym można by jeszcze dyskutować bardzo długo. Dzisiaj chciałem Ci przede wszystkim powiedzieć, że dokumentacja jest ważna, można ją robić w miarę łatwo i powinna być obowiązkowym elementem każdego nowego i też, i też istniejącego projektu, bo ona po prostu e, przyspiesza nam pracę, ułatwia nam pracę, ułatwia nam życie. I wbrew pozorom, czas poświęcony na jej przygotowanie bardzo szybko się zwróci, zwłaszcza jeżeli budujemy duży system, albo w miarę często dołączają do nas nowe osoby. Także teraz czekam tylko na Twoje komentarze. Podziel się swoją opinią w tym temacie. Powiedz mi, czy dokumentujesz kod, co myślisz o tym, o czym dzisiaj mówiłem, czy zgadzasz się ze mną, a może się nie zgadzasz i uważasz, że dobrze, że dobrze, że dobrze. Um, ustrukturyzowany, dobrze zbudowany kod, jest w zupełności wystarczający dla prawdziwego programisty, czekam na Twoje komentarze, na Twoje opinie. E, powiedz też, co sądzisz o komentarzach w kodzie. Mam nadzieję, że wywiąże się długa dyskusja. A zanim jeszcze e, pójdziesz dyskutować w komentarzach, to tylko przypomnę o tym, żebyś zostawił łapkę w górę, zasubskrybował kanał. Udostępnij ten film dalej. Jeżeli chcesz dzielić się swoimi przemyśleniami, Rozmawiać, zadawać pytania, omawiać różne tematy, to zapraszam Cię też na serwer Discord, do którego link jest w opisie. A jeśli interesuje Cię rozmowa jeden na jeden, przegadanie jakiegoś tematu, indywidualne konsultacje, indywidualne zajęcia, na których możemy rozwiązać Twój problem, to zapraszam Cię właśnie na indywidualne konsultacje jeden na jeden, które również oferuję. Link do szczegółów, do cennika i do. I do tego, w jaki sposób możesz się skontaktować, również znajduje się w opisie. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!